Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek, wasz ulubiony beauty boy. Tym razem się nie śmieję. Dzisiaj będę miał dla was kolejny odcinek z modelką. Myślę, że już ostatni w tym roku, bo raczej więcej się nie wyrobię ściągnąć modelek. Zaczynają się święta, będzie nowy rok, będzie nowa kwarantanna. Także chwilowo Nikola dzisiaj będzie moją modelką i to będzie ostatnia modelka na najbliższy czas. Także mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba. Zwłaszcza, że makijaż postanowiłem zrobić dla was taki bardzo, bardzo łatwy, ale przy okazji efektowny. I nie w odcieniach nude, przynajmniej jeżeli chodzi o oczy, więc może będzie to dla was coś ciekawego. No więc tak jak powiedziałem, moją modelką znowu będzie Nikola. Bardzo wam się podobała, kiedy ostatni raz malowałem właśnie ją na kanale i mówiliście, żebym ją koniecznie ściągnął jeszcze raz, także udało mi się to zrobić. Dziękuję bardzo Nikoli za to, że przyszła na mój kanał. Użyczyła mi jeszcze raz swojej pięknej buzi do pomalowania i dzięki niej też mam dla was tutorial. Dzisiaj ogólnie będę się skupiać na paletce, a w sumie tak naprawdę to będzie bardzo prosty makijaż, bo głównym jego elementem będzie jeden w sumie cień i to będzie ten zielony cień tutaj z paletki Pat Magrat. To jest jej świąteczna edycja z zeszłego roku, ale chyba jest nadal dostępna. Odnazywa się ta paletka Nocturnal Nirvana. Natomiast każdy inny zielony, taki metaliczny, ładny, brokatowy, zielony, brokatowy, metaliczny, no to wiecie, w każdym razie taki połyskujący zielony cień również wam się do tego nada, nie musicie mieć konkretnie tej paletki. Ja po prostu ją mam i stwierdziłem, że muszę ją wreszcie na kanale wykorzystać, bo od zeszłego roku jeszcze nie miało okazji, a jako że teraz pompuję te modelki troszeczkę częściej, co zresztą zabija trochę mój kanał, ale nieważne, o tym nie będziemy gadać, to tak, to stwierdziłem, że tą paletkę sobie wykorzystamy. No i wiecie co? Jeszcze muszę podziękować mimo wszystko Lii, dlatego że ja zawsze jak zaczynam te filmiki, jeżeli mam jakąś paletkę specjalnie od niej i specjalnie pod paletkę od niej nagrywam filmik, to zawsze jej dziękuję, ale tak naprawdę nawet kiedy używam swoich paletek, które kupuję sam i będzie ich jeszcze kilka po drodze, to i tak większość kosmetyków, których używam na kanale, jest też od niej, także mimo, że dzisiejsza paletka nie jest od niej, to tak czy siak dziękuję Lii, że mam tyle tych produktów. Dobra, słuchajcie, zbędny wstęp, wiem, że za długi, 3 minuty praktycznie, ale myślę, że już przechodzimy do odcinka. No więc pielęgnację wykonałem oczywiście przed nagraniem, no i teraz przechodzimy wprost do bazy. Tak samo jak w poprzednim odcinku powtórzę wam, że ta baza, której używam, średnio mi się podoba i tak naprawdę tylko i wyłącznie staram się ją wykończyć, żeby móc wyrzucić opakowanie. Więc ta baza z Pat Magrat totalnie nie polecam. No i to samo bym powiedział na temat podkładu. Nikola ma piękną cerę, ona nie potrzebuje krycia, więc stwierdziłem, że może wreszcie przynajmniej jeden raz tego podkładu użyję na kanale na kimś. Dlatego, że ten podkład ani nie daje krycia, ani nie daje w sumie jakiegoś wygładzenia skórze, ani nie daje jakiegoś glow. Tak naprawdę ten podkład jest tak bardzo średni, że aż mi jest szkoda słów, a kosztował naprawdę bardzo nieśrednie pieniądze. Jeszcze tutaj widzę, że zapomniałem przed malowaniem nałożyć troszeczkę balsamu na usta, także nakładam sobie lanolinę, no i jedziemy dalej do korektora. Korektor też z Pat Magrat, ogólnie dużo tej Pat Magrat, dlatego że używam paletki z Pat, no to staram się, wiecie, zrobić jak najwięcej kosmetyków od niej. W każdym razie, jeżeli chodzi o korektor, totalnie inna historia od podkładu i od bazy. Korektor genialny, ładne krycie, świetna trwałość, daje bardzo ładne wykończenie na skórze. Uwielbiam, mam w dwóch kolorach, używam cały czas, jeden z moich totalnych ulubieńców. Także jeżeli chodzi o korektor, zwłaszcza, że nie jest aż tak drogi jak wszystkie inne rzeczy, no to polecam. Dla rozjaśnienia buzi sięgam po drugi korektor, tym razem z Diora. Po prostu jest jeszcze jaśniejszy niż ten z Pat. No i wyciągam sobie do przodu niektóre partie twarzy, które chciałbym bardziej rozświetlić, rozjaśnić, jakkolwiek chcemy to nazywać. Jeżeli chodzi o konturowanie, no to tutaj oczywiście tradycja, Tom Ford, Shade and Illuminate. Konturuję przede wszystkim kości policzkowe, ale jakoś w sumie mi nie zależy na tym, żeby je mocno wykonturować, więc robię to dość delikatnie. No i przeciągam przez szczękę, przez czoło, ale tak jak mówię, dzisiaj jakoś na tym konturze mi mocno nie zależy. No i jak skończyłem już mokrą partię makijażu, czy mokrą część makijażu, przechodzę do zasetowania twarzy pudrem. Tutaj znowu Pat Magrat, bardzo, bardzo lubię. Co prawda nie matuję na cały dzień, tak jak zawsze mówię w moich testach, bo przeważnie używam tego pudru do testów nowych podkładów, ale daje ładne wykończenie, daje gładkie, wiecie, taki gładki finish, no bardzo ładnie wygląda na skórze, także używam go tutaj i w sumie nie wiem czemu aż tak mocno pudruję Nicole, dlatego że najpierw zacząłem używać pędzelka, a później puszka i w sumie sam do niej powiedziałem, nie wiem o co mi chodzi, że te ciebie tak mocno dzisiaj pudruję, ale najwyraźniej to był taki vibe.
Jeśli chodzi o bronzer, to dokładam tylko i wyłącznie odrobinkę bronzera z Gucci, żeby tradycji stało się zadość, bo to jest kolejny produkt, który maltretuję i nie jestem w stanie odstawić. Także ociupinka i jedziemy do różu. Tutaj też maltretuję, cały czas się uczę używać tych róży z Patryka Ta. Tutaj używam takiego koralowego odcienia i używam tylko tej pudrowej strony. Jak się nauczę obsługiwać dobrze tą pudrową stronę, żeby ją dobrze dawkować, to wtedy obiecuję, że zacznę dokładać tej kremowej. A na razie, póki się nie poczuję pewniej, tylko i wyłącznie pudrowa. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to znowu Pat McGrath. Zdecydowanie bardziej wolę tą paletkę rozświetlaczy niż ten rozświetlacz, który wyszedł na święta. On naprawdę mi się nie podoba, ani jakościowo, ani wyglądowo, ani kolorystycznie. No nie podoba mi się. Natomiast tutaj uważam, że ta paletka jest całkiem fajna. Mieszam dwa odcienie, złoty i różowy, żeby zrobić taki ładny brzoskwiniowy odcień. No i rozświetlam te wszystkie partie, które rozświetlam zazwyczaj. Słynne brwi Nicoli, najpiękniejsze chyba jakie miałem na kanale, także znowu nic z nimi nie robię, tylko i wyłącznie wyczesuję żelem, żeby nadać im kształt i utrwalić je w miejscu i to będzie na tyle. Nie mam po prostu sumienia ich dotknąć, tak bardzo mi się podobają. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do oczu i tutaj będzie tak naprawdę makijaż bardzo, bardzo łatwy. Ja tutaj łapię za kredkę z Nabli, ale tak naprawdę możecie sobie złapać za dowolną czarną kredkę, którą będzie Wam się dobrze blendowało, która dobrze się rozciera. I ta kredka posłuży nam jako baza dla intensywności cieni. Jako baza właśnie pod wszystko, co będziemy później nakładać, do niej też się ładnie nam produkty przykleją. Nie martwcie się, zanim nie nałożycie na nią cień, że ona Wam się będzie troszeczkę smużyć, że ona Wam się troszeczkę będzie, wiecie, intensywność się Wam będzie zjadać przy rozcieraniu, że Wam będzie się zbierać w liniach. Jak zapudrujecie to cieniem, to już nie będzie tego problemu. Nakładam też tę kredkę na dolną powiekę, a następnie na linię wodną górną i dolną, tak żeby wszystko było wyczernione. I no i oczywiście blenduję, żeby to było w miarę miękkie. No i teraz czas na nasz cień. Ja nakładam go zwilżonym pędzelkiem. Tylko i wyłącznie tak zacząłem nakładać teraz metaliczne albo brokatowe cienie, bo zauważyłem, że osyp jest tak bardzo zminimalizowany, że już ani palec mi nie jest potrzebny, ani nic. Zwilżony pędzelek to jest moje ulubione narzędzie do pracy. Opowiadałem Wam w filmiku z Nataszą Denono Triochrom, w jaki sposób zwilżam pędzelek, bo mam na to taki mój własny sposób. No i słuchajcie, tak naprawdę cała filozofia jest w tym, żeby przykryć teraz całą tą czarną kredkę zielonym cieniem. I to tak naprawdę mogło być na tyle. Ja stwierdziłem, że chcę dodać jeszcze troszeczkę więcej intensywności. Pomyślałem, że dołożę sobie troszeczkę turbopigmentu. Tutaj mam chyba, to się nazywa laser. I powiem Wam szczerze, że nie dało to żadnego efektu. Wcale ten cień się mocniej nie błyszczał, także byłem trochę rozczarowany. Natomiast na Instagramie widziałem, że ktoś robił podobny makijaż właśnie zielony i użył jeszcze niebieskiego brokatu w wewnętrznym kąciku. Stwierdziłem, skoro mam, to spróbuję i użyłem tutaj Turbo Plusa Virus. Dało to dość ciekawy efekt, ale myślę, że następnym razem tego bym nie użył. W sumie już robiłem taki makijaż na sesji. W sumie to było wczoraj dla mnie, przedwczoraj dla Was. I już robiłem bez tego właśnie niebieskiego Turbo Plusa i o wiele mi się bardziej podobało. Sam zwykły zielony w zupełności wystarczy, ale jakbyście chcieli, ten niebieski brokat też można dołożyć. Następnie to, co robię, dokładam jeszcze czarną kredkę, taką wodoodporną na linię wodną. Nie wiem, czemu ta z Nabli, zazwyczaj mi się nie zjada, a tutaj mi się zjadło. Więc stwierdziłem, że no dobra, skoro mi się zjadła, no to muszę dołożyć jakiejś innej wodoodpornej. No i wszystko to, co mi się jeszcze rozbazało albo osypało na dół, stwierdziłem, że przetrę patyczkiem i dołożę po prostu na świeżo korektora, na świeżo troszeczkę pudru, połatam to, co wytarłem, żeby cera wyglądała o wiele bardziej świeżo i czysto. Troszeczkę mi się skończyła bateria w trakcie nagrywania, także rzęsy wytuszowałem i przykleiłem sztuczne już poza nagraniem. Tutaj użyłem znowu rzęsek Zardel i tuszu z Charlotte Tilbury. No i oczyszczam usta i przygotowuję je pod szminkę, czy pod produkty do ust. Najpierw łapię za konturówkę z Nabli. To jest ta sama konturówka, której używałem na Mili, kiedy robiłem usta takie bardzo, bardzo nude. No tutaj zrobię też nude usta. Zrobiłbym czerwone do tego makijażu usta, ewentualnie, żeby to było jeszcze bardziej ciekawe, ale czerwone usta robiłem od dwóch ostatnich filmików, także tym razem będą musiały niestety być nude. No i łapiąc za paletkę Makeup by Mario, najpierw sięgnąłem po taki faktycznie neutralny odcień nude, ale mi się nie spodobał, więc domieszałem do tego odrobinę różowego takiego nude'u. I w sumie to by było na tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten makijaż. No i co? I w ten sposób mamy z naturalnej ślicznotki świąteczny makijaż. Ja już nie wiem, jak nazywać ten film pod koniec, ale tutaj macie końcówkę.
No więc tak w ten sposób wykonałem dzisiejszy makijaż. Widzieliście, że to było ultra proste. Tak naprawdę dwa cienie by Wam wystarczyło, a nawet nie cienie, tylko kredka ciemna czy czarna, którą wyblendujecie nawet palcem i jakiś ładny błyszczący cień. Nie musi być zielony, to może być każdy inny cień. Taki makijaż smoky w sumie, ale z połyskiem dzisiaj nam wyszedł. Tak, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że może to będzie dla Was dobra propozycja na makijaż sylwestrowy, chociaż wiem, że i tak będziemy siedzieć w domu. Co mi nie przeszkadza, co mi naprawdę nie przeszkadza. Nie wiem, jak Wy do tego podchodzicie, ale ja w sumie czuję się nawet lepiej z tym, że nie będę musiał nigdzie wychodzić, bo ani święta Bożego Narodzenia dla mnie nie mają większego znaczenia, ani tak naprawdę Sylwester, także bez większej różnicy. Więc w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.